Pogoda stopniowo się poprawia. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy padać może jeszcze na Podkarpaciu, a nad ranem na północy Mazur i Podlasia. Wysoko w Tatrach niewykluczony deszcz ze śniegiem. Poza tym pogodnie, chociaż lokalnie utworzą się mgły i silne zamglenia, głównie w regionach południowych. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 12-14 nad morzem. Chłodniej w Kotlinach Karpackich. Wiatr na wschodzie i północy silniejszy. Przed południem pogodnie na zachodzie. Więcej chmur na wschodzie i tu zaczną pojawiać się przelotne słabe opady. Temperatura od 13 do 16 stopni. W drugiej części dnia pokropić może na północy Mazur, Podlasia oraz od centrum po Małopolskę i Podkarpacie. Na przeważającym obszarze trochę słońca, ale bez opadów. Maksymalna temperatura od 16 stopni na wschodzie do 21-22 na zachodzie. W piątek po ustąpieniu porannych mgieł sporo słońca. Tylko na północy Podlasia chwilami może się chmurzyć i popadać. Cieplej w całym kraju. Od 19 stopni na Podlasiu do 23, a nawet 25 na zachodzie. Nad morzem po centrum wietrznie. W sobotę słonecznie, a niewielki deszcz możliwy na Podlasiu. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie. W weekend pogodnie, ale chłodno, zwłaszcza na wschodzie. Spokojnego popołudnia, do zobaczenia.